Dominiko, szybko! Nie mamy czasu, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dobra, witam was pięknie, słuchajcie, na dzisiejszym vlogu, na kolejnym odcinku. I słuchajcie, jesteśmy w tym momencie ja oraz Dominika. Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie mega fajny, tak jak widzieliście po tytule tak naprawdę. Wiecie, co się wydarzy. Aczkolwiek Trello, który poszedł właśnie w tym momencie, wyszedł do sklepu, żeby kupić listę zakupów, którą mu zrobiliśmy wcześniej. Teraz musimy zrobić szybkie przemalowanie, wszystko tutaj tylko ogarnąć, zanim przyjdzie. Więc pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, Dominika. Na pewno zabieramy mu laptopa. Biedny, już mu współczuję. Uwaga, nie mamy w ogóle prawie czasu, musimy się tak śmieszyć. Pierwsza sprawa, zamkniemy go tutaj. Jak będzie zamknięty, to będzie tak śmieszne. Mamy specjalny łańcuch. Tylko jak ty chcesz to zrobić, żeby on nie wiedział, że go tam zamykasz? No, powiem mu, żeby usiadł, żeby zamknął oczy, żeby zamknął uszy i tyle. I zamkniemy go wtedy. Ja z jednej strony, a ty z drugiej. Myślisz, że nie zapyta, czemu tam nie ma laptopa? Zapyta w ogóle o wszystko, czemu klamki nie ma choćby. Wyciągasz nawet klamkę? Odkręcamy, słuchajcie. Klamkę. Ja już sprawdzałem, jak to się robi. Znaczy nie sprawdzałem, czy da się ją odkręcić w ogóle, ale widziałem, że są śrubki. Ja w ogóle patrząc na niego, jak tutaj przyszło, on niczego się nie spodziewa. Kompletnie on niczego Kompletnie nic nie wie. Dobra, mamy klamkę. To mamy za sobą. Pozostaje nam do zrobienia tak. Pozabierać rzeczy, które mogą być przydatne. Więc zapraszam. To jest generalnie biuro Trella. Tutaj on tworzy muzykę, dlatego tutaj taki keyboardzik. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, to tu jest kod, który będziemy mu podawać po prostu liczby za każde wykonane na przykład zadania. Generalnie nie mamy jeszcze nic przygotowanego, jeżeli chodzi o zadania. Nagrody, no to będą te rzeczy, które on kupi sobie po prostu. No i co? Wykminimy coś w międzyczasie. Czy to jest chamskie, że już jesteśmy tutaj trzeci dzień? I słuchajcie, już trzeciego dnia będzie zamknięty w swoim biurze. Albo znienawidzi te biuro, albo się bardzo do niego przyzwyczai. No już będzie za pan brat. Dobra, i tak swoją drogą, słuchajcie, to jest odcinek, który zrobił Frizz, tylko że z tą różnicą, że Frizz nie miał takiego pokoju jak ten. Wszedłem do tego mieszkania, to od razu pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem, to jest dokładnie ten odcinek, dlatego od razu go robimy. Powierzam ci, tu są dwa kody, słuchajcie, wy już wiecie, jakie są kody do naszych łańcuchów. Trello na szczęście nie wie, nie widział. Ty, myślałem, że nie zdążymy, a tu się okazuje, że mamy za dużo czasu. No, że czekamy na niego. No jakby nie patrzeć, poszedł do supermarketu, więc trochę sobie postoi w kolejkach. 20 minutes later. Siema. Masz. Musisz mi założyć, bo nie mam rąk. To jest maseczka odwrotnie niż powinna być. Zadaj mi to. Zamknij uszy. Zamknij uszy. A jak się mówi? Zatkaj. Zatkaj. No, mocno, żebyś nie słyszał nic. Słyszysz mnie? No trochę. Dobra. Trochę rano. Chodź, ja cię będę prowadził. Na przykład to jest po drodze, ale spokojnie. To mnie zatka na uszy. Tak, ciągle mnie zatka na uszy. Usiądź sobie. I zatkaj uszy. Nie otwieraj, dopóki ci nie powiem, dobra? Dobra, stary, możesz otworzyć oczy. Mogę? Możesz! A uszy też? Możesz wszystko! Nie wiem, co mnie czeka. Szklana pułapka. Dokładnie tak samo to nazwałam. Generalnie? Co? Możesz próbować, ale nie wyjdziesz. Okej. I jesteś tu zamknięty na 24 godziny. I będziesz musiał wykonywać różne zadania, żeby dostawać jedzenie. Czy hasło jest powiązane jakoś ze mną? Nie. Prawdopodobne. No tak, tak jak było w sklepie. Nie zgadniesz, nie ma szans. Ale jest ona. No, żebyś miał gdzie sikać. Co? Dobra, pierwsza rzecz, jaką zrób, to weź włącz kamerę. Wszystkie zadania, jakie będziesz robił, będziesz musiał do kamery robić. A ono tutaj było, jak ja wszedłem? Tak. Nie zauważyłem. No, bo miałeś zamknięte oczy. Kiedy robiłeś kupę ostatnio? Rano, jak wstałem. No to idealnie, stary, ty sobie poradzisz. Jak nie będę jadł, to nie będę miał czym robić kupy. Znaczy będziesz jadł, kupiłeś sobie przecież zakupy. Kabanosy, skitlesy, chipsy, kole. Wszystko dla ciebie. Ja to będę jadł? No i jak będziesz robił zadania, no to będziesz jadł. Jak nie będziesz robił zadania, no to nie będziesz jadł. Dobra, także... Jak na razie, baw się dobrze. Sprawa wygląda tak, że my nie mamy żadnych zadań jeszcze przygotowanych, więc teraz będziemy lecieć, wymyślać coś z Dominiką, jakieś zadania i przyjdziemy do ciebie i będziemy co jakiś czas przychodzić i będziemy ci dawać różne zadania. Z każdym zadaniem będziesz dostawał jedną cyferkę kodu, nie wiesz do którego, nie wiesz kolejności, będziesz musiał próbować wszystkiego. Stary, jeżeli wykonasz wszystkie zadania, jak skończysz wszystkie zadania, to znasz kod i możesz wyjść. Dobra, stary, masz tą wodę do picia, ale na razie bez pierwszego zadania, proszę. No i co? My lecimy wymyślać zadania i lecimy kupować różne rzeczy. Pizza
Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trello. Jest godzina 15:40. Zamknęli mnie około 15. No i na razie muszę przetrawić sytuację. Nie wiem jak będzie z jedzeniem, bo ja bardzo dużo jem ogólnie. Mam szybką przemianę materii i potrzebuję dużo żarcia, a mam do jedzenia jakieś skitelsy mi zorganizowali. Jakieś kabanosy, nie wiem jak ja na tym będę leciał. Wyjścia nie mam żadnego stąd. Lampkę mi zabrali z okna. A drzwi są zamknięte, więc wychodzi na to, że faktycznie tutaj zostanę przez 24 godziny. Dobra, więc słuchajcie, mamy wszystkie zadania i mamy nagrody rozpisane. Jak na razie nie powiem wam, o co chodzi, w międzyczasie się dowiecie o wszystkim, są mega śmieszne niektóre. I myślę, że możemy dać pierwsze zadanie i pierwszą nagrodę, więc w ramach nagrody za to zadanie na razie coś takiego easy. Kabanosy i skitlesy dostanie po prostu. Na pewno coś do jedzenia. Żeby miał coś na ząb. I zadanie nie będzie trudne, ponieważ będzie musiał po prostu zrobić 100 pompek. To co, idziemy mu powiedzieć, jakie jest pierwsze zadanie. Dobra, Trello, więc pierwsze zadanie dla ciebie. Tak. Jest bardzo, bardzo proste. Musisz zrobić po prostu 100 pompek. Pierwsze zadanie. Pompek. Proste, nie? No, ale też na raz, raz, bo jak na raz nie, to nie będzie proste. Po prostu musisz zrobić 100 pompek. Kiedy chcesz, jak chcesz i tak dalej. Mogę już teraz. No to dawaj. Teraz, zależy kiedy będziesz głodny. A! Nie zdradzaj mu! A, nie ma. Nie ma wiedzieć. Czyli za 100 pompek dostaje jedzenie? No, no dobra, już wiesz. Dobra, to jak dostaniesz za 100 pompek dostaje jedzenie, tak. To jeszcze poczekam. Tak? No nie. A jakie jedzenie? Co nie dokładnie? Ci. Dobra, a będzie... I dostaniesz pierwszą liczbę do kodu. Tylko raz dostanę jedzenie? Nie. No dobra, to lecimy 100 pompek. Dawaj. Trzy, cztery, pięć. 38, 39, 40. Dobra, rób przerwę. Dobra, 40, tak? Tak, jeszcze 60. Jak się czujesz po godzinie zamknięcia w szklanej pułapce? Wiesz co? Ja ogólnie mało myślę, więc jakby. Po prostu tutaj jestem. I tyle. Czyli nie czujesz się jakoś skrępowany, nie czujesz się jakoś tak źle na duchu? Nie czuję się źle, nie czuję się skrępowany, nie czuję się smutny. Po prostu sobie na razie tutaj siedzę, no. No nic, no, przeżyjesz, najwyżej się zrevenżujesz jakoś na następnym odcinku, jakiegoś pranka zrobisz czy coś, nie wiem. Co. Teraz tak wieczorem, domówka, wszyscy wpadają, to Trello biedny, Trello zamkniętym to... siebie. I proszę zróbmy, tak. To jest szarynka. Mnie tak cieszy, ja nie mogę przestać się śmiać. To jest piękne, na takich chwil się żyje, stary. Mam 40 pompek, lecę kolejne 20 sobie teraz zrobię. 2, 3. 11, 12, 20. Zrobiłem już 60 pompek, teraz zrobię kolejne 20. Panie i panowie, ostatnie 20 pompek. 20. Czyli co, wykonałeś wszystkie 100, tak? No to gratulacje, stary, pierwsze zadanie wykonane. I słuchaj, możesz sobie wybrać w sobie, co chcesz jeść. Czy chcesz obiad, który właśnie robię, czy chcesz coś innego? Obiad chcę. Obiad chcesz? Tak, to jest porobione. Dobrze. Dobra, już robimy obiadek. Będzie zaraz gotowy i dostaniesz nagrodę. No i pierwsza cyferka, którą dostajesz, to jest 4. Zobaczmy, co tam Dominika gra w Fortnite'a. Dobra, po ten lód to nie wiem, czy warto iść, czy nie, bo ja tutaj generalnie mam łuk bum bum, więc mogę ich łatwo porobić, jak tu mamy strefę, nie? Trello wykonał pierwsze zadanie generalnie. Tak, zrobił? Tak. I robię mu już obiad. Zdecydował, że chce obiad. No cóż, także robimy obiadek. Ja już sobie do Słuchajcie, kochani, Zipek robi dla mnie obiad, za co mu bardzo dziękuję. To jest moja nagroda za wykonanie pierwszego zadania. Cieszę się, że nagrodę dostałeś. Wykonuj zadania wszystkie. No, więc słuchajcie, jedzonko gotowe. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje moje jedzonko. Ja tak się prezentuję, Kuba. Trello, jedzonko. Dobra, Trello, jesteś gotowy. Marcheweczka. Marcheweczki są kropeczki. Marcheweczka, proszę państwa. Cieplutki ryżyk. Gorący. No i kurczak. I król. Król. Dziękuję, Piotrek. I proszę też to. Kocika mogę zamiast kitelców? Nie, bo knopers to jest knopers jednak. Knopers to knopers, stary. Musi być później knopers. Dobra, no to co, smacznego. Zajadamy. Proszę jedzonko. O, jest ty! Tu, łódką płynął. Dobra, słuchajcie, jest godzina 18:37, czyli 3 godziny za Trellem i myślę, że czas na kolejne zadanie. Dominika śpi. Trello leży. Trello, wstawaj, bo czas na kolejne zadanie. Kolejne zadanie jest, ono też bardzo proste w sumie.
masz zaśpiewać coś ładnego. Okej. I ma się mi spodobać. Tobie ma się spodobać? Tak, mi się ma spodobać. No tego tu się nie spodziewałem. Nie spodziewałeś się, co? Masz coś zaśpiewać dla mnie. Tak? No, dziwne zadanie, co? Ale myślę, że to jest takie proste zadanie. Po 3 godzinach to jeszcze cię będę ulgowo otrzymał, nie? To jest proste zadanie? Zaśpiewać coś? A co w tym trudnego? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dostałem drugie zadanie. Muszę zaśpiewać. Musisz coś zaśpiewać, no to dawaj. Muszę zaśpiewać piosenkę dla Dzióbka. 3, 2, 1. Albo nie, poczekaj. Muszę sobie przypomnieć tekst, ale to nie będzie cała piosenka. Dobrze, nie będzie. To będzie piosenka Zegami Ślapa Purpurowy, która jest bardzo bliska mojemu sercu i sercu Dzióbka. Zgadza się. 3, 2, 1. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Dobrze, bardzo mi się podobało. Gratulacje. Dobra, zasłużyłeś, stary, na drugą nagrodę oraz kolejną cyferkę. Kolejna cyferka to jest 6. 6. Czyli już masz 4 i 6, tak? Tak. Dobra. No i teraz jeżeli chodzi o nagrodę. Woda. I knopers. O Jezu, dziękuję ci bardzo. Też. Naprawdę, dzięki. Smacznego. No dobra, to do zobaczenia za jakieś parę godzin. Siemanko. Piotrek, kocham cię. Pozdrawiam moją rodzinę. Mojego brata, pozdrawiam moich ziomali. Siema, słuchajcie, ogólnie sytuacja przedstawia się tak, że 4 godziny, już mniej więcej tutaj jestem, zamknięty. Zipek z Dominiką pojechali do galerii handlowej po jakieś rzeczy do kolejnych zadań. No i co? No i czekam. Na razie pierwsze 2 zadania mi się podobały, a najbardziej podobało mi się drugie. Mega mnie zaskoczył, jak podchodzi do mnie i mówi: dobra, mordo, mam dla ciebie drugie zadanie, musisz dla mnie coś zaśpiewać. I ja takie... Dobra, w sumie spoko, co? Jestem podekscytowany, co Zipek wymyśli, jakie będą kolejne zadania. Dobra, wróciliśmy, słuchajcie, jest godzina 20.07, czyli wychodziłoby na to, że Trello jest już 5 godzin zamknięty. Mhm. Mieliśmy dla niego różne zabawy i różne zadania, które będzie musiał wykonać, więc spokojnie, my tutaj mu czas umilimy, będzie pięknie, co? Halo, myślałam, że nam pranka zrobiłeś i uciekłeś. Miałem chwilę słabości. Tak? Breakdown. Daj rączkę. Jestem z tobą. Jakie to uczucie dotknąć człowieka? Mocno, bo mnie ściskasz. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale jesteś już 5 godzin. 5 godzin, to już jest tak naprawdę prawie całość, nie? 5 godzin na 24 to jest jedno i to samo. Nie no, wiadomo, będziesz spał, jest 10, czy 11, czy 12 godzin. No to co? Jesteś gotowy na kolejne zadanie? Dobra, kolejne zadanie. Dajmy mu puzzle do ułożenia i w nagrodę za ułożenie puzzli dostanie... pizzę. To jest dobra myśl. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle kozackie. Ja w życiu nie widziałem takich puzzli, które się układa w 3D normalnie. Także zaraz zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Twoim zadaniem będzie, żebyś ułożył te puzzle. Ale to nie są zwykłe puzzle. To 3D. Pomysłowy jesteś. No. A ja ci zazdroszę w sumie tych puzzli. Ja bym chciała. Słuchajcie, dostałem trzecie zadanie od Zipka. Muszę ułożyć puzzle i mam na to 2 godzinki, tak mniej więcej, bo za 2 godziny będzie kolejne zadanie. Lecimy. Co to jest? Co to jest? To będzie stało, to jest budowla. Człowieku, ja tego nie zrobię w 2 godziny. Ja myślę, że puzzle będę musiał ułożyć. O stary, jest też jest... 3D. Jest pierwszy element. Wygląda trochę jak statek. Jak statek kosmiczny. Słuchajcie, nasze puzzle, nasza budowla, w sumie bo to jest budowla, jakbym powiedział, stawia się w taki sposób teraz. No i jak tam Trello? Jak ci idzie? Ej, to jest naprawdę niezłe. To jest niezłe, ale jak myślisz, ile jeszcze ci zejdzie? Godzinę 2? No to stary, sprawa wygląda tak, że... Jest godzina 21.59. Jesteś tu. Za 20 minut będziesz tu 7 godzin. Także po pierwsze gratulacje. To było pierwsze. A po drugie, czas na kolejne zadanie.
Zadanie jest bardzo, bardzo trudne, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje, chociaż czy ja wiem? Nie, dobra, nie jest trudne. Może być dziwne. Niezręczne. Ponieważ musisz mi oddać swój telefon na chwilę, po pierwsze. A po drugie, wybiorę z twojej listy kontaktów jeden numer telefonu, na który musisz zadzwonić i wyznać swoją miłość. Co? Nie spodziewałam się czegoś takiego. To możesz pokazywać. Pokazuj listę. Tak. Wiecie, co wam powiem zupełnie szczerze? Nie, jeśli czaszka nie przejdę, to ja nie przejdę, bo jak kot, jak przejdzie mi czaszka, to cała przejdę. Mam imienniczkę mojej dziewczyny. Dominika. Po prostu. Po prostu Dominika. Masz zapisane Dominika. Nie masz pojęcia, co to jest? No i bardzo dobrze. Mam jej wyznać miłość? Tak. Dobra, nawet nie będę ćwiczył. Zalecam na żywo. Halo, Dominika? Tak. Cześć Dominika, Kuba z tej strony. Jaki Kuba? Właśnie jest problem, bo ja też nie wiem, z jaką Dominiką gadam. Jak to? Ale mam cię... Mam cię w kontaktach zapisane. Ja nie wiem, z jakim Kubą rozmawiam. Z Kubą Krylińskim, z Trelem. I właśnie jestem ciekaw... Nie wiem, w sensie, jaką Dominiką w kontakcie, nie, dlatego dzwonię. No to nie mam pojęcia. A jak masz to nazwisko? Dobra, słuchaj, Dominika, poznaliśmy się na imprezie w Warszawie kiedyś, w apartamencie. I słuchaj, dzwonię w takiej sprawie, bo chcę ci powiedzieć, że cię kocham. Co ty na to? Jak to przyjmujesz? Czyli nic z tego nie będzie, nikogo się. No dobra, ale ja cię kocham i jesteś piękna. Nie wiem, kim jesteś, więc tak sobie. Rozumiem. W jakim apartamencie się poznaliśmy? Latinium? Obejrzę. No być może, dobra. Miałeś białą sukienkę taką obcisłą. Białą sukienkę obcisłą? No. No, dobrze na tobie leżało, bardzo mi się podobało. A to miało na... Znaczy wiem, że mnie albo wynajdziesz coś, albo... Albo nie wiem. W sensie powiedziałeś mi, gdzie byłam, wiem, wyglądałam, więc miałam tylko jedną białą włosy, białą sukienkę obcisłą i czarne... Czarne takie... To może my was zostawimy już sobie. Ja się dobrało, no. To chyba tyle, co? No. No, to miłego wieczoru ci życzę, no. Papa, buziaki. Co jest? Kto to jest? Ty strzelałaś ten apartament? Ja ją poznałem w apartamencie, ja numer od niej wziąłem. Nie? Jakaś dziewczyna z Warszawy, ja ją poznałem tam w tym apartamencie i tyle, no. To było dobre, to było miłe. Ja już się zagubiłem w akcji totalnie. Ty tak mówisz, a jaka jesteś Dominika, bo w sumie nie wiem, kim ty jesteś, a potem jak ty masz jej wyznać miłość, skoro nie wiesz, kim ona jest? Mówisz, to po co dzwonisz? Tak, ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Zajebiście, jesteś mistrzem. Dobra robota. I stary, nagroda. Trzęsie. Nagroda też jest fajna. W ramach, że to było takie zabawne, pozwolę ci nawet wybrać. Ponieważ za tamto zadanie miałeś dostać pizzę. Za to zadanie miałeś dostać komputer, więc możesz sobie wybrać, co chcesz dostać za to zadanie. Czy pizzę, czy komputer. Ale chodzi o to, że nie jestem głodny. To może dać ci powąchać. Nie wiem, jak oni to robią, ale ta pizza też jest dobra na zimno. Okej. Tym. Tylko nie dotykaj. Biorę pizzę, ale nie zjem tak całej, ale wezmę pizzę. No, nie dostaniesz całej, bo my też będziemy jedli. O Boże, w szklance? Tak. Czemu nie dasz mu osobno talerzyka? Nie mam jak. Mordo, właśnie sobie przypomniałem, że nie podałem ci żadnej liczby. Masz tylko dwie. No to... Cztery. No i czekamy na puzzle. Jest godzina 23. 23 oznacza kolejne zadanie. Zrób sobie relację na Instagrama, w której mówisz, że zostaje zamknięty na 24 godziny. Mhm. I... No i tyle. I opowiedz o swoich uczuciach, jak się czujesz, jak na razie. I opowiedz, ile już spędziłeś i tak dalej. Okej. Okay. Jak będzie wykonana, to przyjdę do ciebie i ci dam nagrodę. Dobra, słuchajcie, montuję właśnie pierwszego vloga. Się okazało, że dużo plików nam usunęło, więc niestety zostaje taki, jak jest. Ale słuchajcie, zobaczmy, jak tam challenge Trela. O, jest relacja. Uwaga. Słuchajcie, sytuacja przedstawia się tak, że zamknęli mnie
na 24 godziny w gabinecie. Siedzę tutaj od 15, godzinę mamy 23 i co? I słuchajcie, drzwi są zamknięte na łańcuch Torperu, który jest na kod. I mam zadania do wykonania co jakiś czas. I po wykonaniu zadania, kiedy zrobię je dobrze, dostaję jedną cyfrę. Poznaję jedną cyfrę, tak? Która pasuje do któregoś z tych łańcuchów. No i dzięki temu mam okazję wyjść stąd. Jaki on jest zmęczony. Ale w sumie nie jest tu najgorzej. Nie nudzę się. Mam co robić. Dostaję jedzenie, więc głodny dostaję nie jestem. Dostaję jedzenie. No i co? No i tyle w temacie. Ale to jest piękne, dobra. O Jezu. O, rozwalił mnie totalnie. To relacje. To było zarobiste. Dobra, no to słuchajcie. Chodzi na to, że dostaję w takim wypadku... no, dostaję nagrodę. Witaj, mistrzu. Rozpierniczyłeś mnie totalnie tą relacją. Myślałem, że zrobisz jedną krótką relację, a tu się okazuje, że zrobiłeś taką mega, mega długą. Dlatego... Tak, proszę, wiesz, skitlesy masz, masz sneakersa. Mogę dostać coś innego? A co chcesz? Chcę herbatniki te żółte. Tak? No. Bardzo proszę. Już mam, na razie mam tego dobra, dosyć. Czyli ja zabieram sneakersy. No, ja też. Chipsy? Serowe. To co? Ruch. Bierzemy skitlesy, skoro nie chcę. Skitlesy, no. Dobra, dzięki. Hejo. No ba, jak można pogardzić skitlesami, nie? I to zielonymi. One hour later. Dobra, ja już w piżamce od dłuższej chwili, idziemy zobaczyć jak sobie radzi trener, tak, nie? Tak, musimy zobaczyć jak mu idzie. Jest godzina pierwsza. Pierwsza i to równo. Jest misja. Także mamy misję zabrać serowego chipsa. To ty zagadujesz, chipsa. Jak tam ci idzie, Trello? Dobrze? Blisko końca jesteś? No. Dobrze. Chciałam chipsa spróbować. A, kolanem boli. No jak dziwne. Zapomniałeś kolekcjonować cyferki. Nie, chyba. Za zadania. A ile masz? Trzy. Już zrobiłeś? Cztery zadania. Cztery zrobiłeś, a piąte robisz chyba. Jakie masz już cyferki? 4, 6, 6? To 4. 4, 6, 6, 4. No. Dobra, słuchajcie, Trello już prawie skończył, a my tutaj siedzimy sobie spędzamy czas z Trellem, rozmawiamy. I została mu ostatnia część już do ułożenia i będzie zadanie wykonane. Ale powiem wam, że drzewa to już lepsze nawet w Minecrafcie robią. Dobra, jest, idealny. Koniec. Co, skończyłeś? No. Pokaż jak to wygląda. Dobra, pięknie, w końcu. Wygrał laptopa godzinę przed tym jak pójdzie spać pewnie. Ale ty też nie idzie jeszcze spać. Nie, nie, jeszcze masz dwa zadania. No to dobra, lecimy dalej, więc. Więc kolejna liczba to 1. Już masz 5 liczb, to już jest sporo. No i czas na kolejne zadanie. Uwaga, to jest to co mówiłam, że to jest takie mega, mega super. Twoje zadanie to... ułożyć mi coś ładnego. To jest takie super. A, to jest jak piasek. Musisz też tego dotknąć, stary. Co żeś mi zrobił? Ogórnik. Ogórka. Ogórek, cukinia. Co chcesz? Będzie czym chcesz. Ogólnie też wygląda trochę jak gąsienica. Dobra, niech będzie. Jednak lepienie z tego nie jest takie proste jak z plasteliny. To jest dla ciebie nagroda. Proszę bardzo, nagroda. Dzięki. Proszę, woda. I co? No i jeszcze jedno ci dam zaraz do klucia. I zaraz ci daję ostatnie już zadanie na dzisiaj. Dzięki któremu dostaniesz oczywiście posłanie, żebyś mógł pójść spać. Więc mianowicie... Walczysz o kołderkę i podusie. No zadanie nie jest proste, ale myślę, że wykonalne. Musisz zająć pierwsze miejsce w Team Fight Tactics. Co ty gadasz? No. Jedziemy. Czekałem na to zadanie cały dzień. Nie, mam żwirka. Jaki Zix już jest tutaj? Niestety graliśmy 3 gry i żadnej nie wygrałem, więc zadania nie wykonałem. Mam nadzieję, że Piotrek się nade mną zlituje i pomimo niewykonanego zadania
da mi poduszkę i śpiwór, bo bez tego to ja tu raczej nie zasnę. Dobra, słuchajcie, jest 3:37. No i cóż, no nie udało się wykonać zadania. Dominika już śpi. No ale dajemy już ten Trylowi to wszystko. Dobra. Dobranoc, stary. No. Jesteś już... No, nieważne. Elo. Powiem szczerze, że... No musiałem się zlitować po prostu nad nim i mu dać tą kołdrę, bo... No cóż, nie dostał w każdym razie do kolejnej cyferki, więc chociaż tyle. Śmieszne, że brakuje mu tylko dwóch cyferek. Dwóch trójek. Także ja uciekam spać i do zobaczenia jutro rano. Cześć. The next day. Co jest grane? Czemu nie śpisz? Jak się czujesz w ogóle? No... Nieźle i niedobrze, po prostu już tutaj siedzę i... Się męczysz. Tak? No. A jak się spało? Spało się dobrze. Generalnie sprawa wygląda tak, że jest godzina bardzo późna, bo dopiero co wstałem. Okazało się, że Trello od 4 godzin nie śpi. W każdym bądź razie, słuchajcie, no niestety... Niestety, bo okaże się, że Trello spędzi naprawdę 24 godziny. Mam dla ciebie coś takiego, stary. To są takie oczy. Masz przykleić sobie na twarz 100 takich oczu. Okay. Masz mieć całą twarz w oczach. No i potem zrobimy ci zdjęcie na Instagrama, oczywiście. O Boże. Ostatni challenge, no. Jak to wygląda, człowieku? Wygląda trochę jak maska jakiegoś bohatera z Marvela. Dołożę jeszcze tutaj oczy, co nie? Otwieramy go! Nie tyle oczu masz, nie widzisz? Ja się cieszę. Jak się czujesz na wolności? Jeszcze nie doświadczyłeś, jeszcze nie skończyłeś challenge'u, czekaj. Tyle ma oczu, a nie widzi wolności. Bardzo dobrze. Biedny. Cieszę się, że już wyszedłem. Profesjonalne studio fotograficzne. No to co? Gratulacje. Challenge. Dzięki. Zrobiony. Najgorsze jest to, że nie zrobiłeś challenge'u, który miałem dla ciebie przygotowany, ale jako, że wyszedłeś, no to powiedzmy, że zrobiłeś je, więc dostaniesz ode mnie dzisiaj 100 jeszcze. Tak. Bo to była nagroda za jeden challenge i jeszcze jeden. No, ja muszę spełnić twoje jedno życzenie po prostu. W późniejszych odcinkach może. Dobra, to ja to przemyślę. To by było, słuchajcie, na tyle na dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał oczywiście jeszcze raz, żeby być na bieżąco i co. Do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.